more time, old friend. Everyone you love. Everything you hold dear. Shall destroy. Oh, royal protector. I welcome you to try. Ciekawe, kto to był. Granaty poleciały. Uhuhu. Poważna sprawa. Zabiliśmy ich. Niech mnie ściśnie! No, zaraz cię ściśnie. Cześć, moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł Krosiński. Zapraszam was na kolejną część Dishonored 2. Poprzednio mieliśmy naznaczoną pechem i właśnie nie pechem, a problemami technicznymi. Ruszamy dalej. Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Nie zastanawiamy się, dlaczego tak było. Jesteśmy w pobliżu skarbca Duke'a. Jak widać, tutaj planuje on podbój. Podbój śródziemia, tak? Albo szturm na wyzimę. Czy coś możemy z tej mapy sobie tutaj wyczytać? Nie. Słuchajcie, zobaczymy, czy damy radę tu wejść. To chyba prowadzi do skarbca Duke'a, ale potrzebuje jego klucza. Szlak by to. Musimy mieć klucz Duke'a. Słuchajcie, grając poprzednio w Dishonored, problem z Duke'em rozwiązałem w ten sposób, że wykorzystałem dublera, żeby zajął jego miejsce. Spieprzam. To nie było dobre, czyli. Co się tu dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Słyszysz tam kogoś? Zobaczymy, jak chłopakom tutaj pójdzie. Jeden ciekawski lezie. Ale zostawimy na niego pułapeczkę. Oj. Jak zwykle nie widziałem. Damy radę to podnieść? Nie, chyba. Jak zwykle nie widziałem momentu, kiedy ginął. Dobrze. Wiem, że każdy kiedyś umrze, ale proszę, nie dzisiaj. Naprawdę. Ja nie mam sumienia. Z takimi tekstami proszę nie do mnie. Tego już nie zbierzemy. O, mikstura ADMA na pewno się przyda. Smaczne rzeczy do zjedzenia tutaj sobie leżą. Szczurki biegają. Cześć, maleństwa. Muszę się dostać do gabinetu Duke'a. Więc chyba fajnie będzie, jeśli użyję sobie do tego tych szczurków. Zawsze to jakoś tak. Tędy się nie prześlizgnę, kurczę, no. Się zwierzaczki na po co? Tak biegając. A tutaj coś. Dobra. Komnaty Duke'a. Jestem trochę bliżej. Gdzieś łazi jakiś strażnik mechaniczny. Trzeba się będzie nim zająć. Spróbujemy się nim zająć. Wykorzystując zatrzymanie czasu. Czy tędy tam jadę wejść? Na zdrowie. Nie wiem, czy włażenie tutaj jest dobrym pomysłem. Skoro nie słuchasz ostrzeżenia, to wzywam pomoc. Nie wzywaj pomocy. To nie jest dobry pomysł. Jest jeszcze strażnik. Nie sięgnę go chyba. Kurczę pieczone, no. A już jestem w jego głowie. Zobaczymy sobie. Tu jest jeszcze służąca. Wyprowadzę go chyba stąd. W którym miejscu ja jestem? Jestem tutaj, tak? Dobra, no to się go pozbędziemy. Ciach. Zostaje nam jeszcze ta dziewczyna.
było jakoś. Tak. Dookoła, dookoła, do koluśka. Pupka w ślitkę. Oj. Miało być od tyłu, a było od przodu. Nie jestem Grejem. Ach, Cthulhu zdobywa świat. Temat obrazu. No to się najedzmy trochę. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Trochę kasy. Gdzieś w pobliżu jest amulet. Tutaj jest amulecik. Bardzo, bardzo chętnie. Zobaczymy, co to. Nacięte bełty. O, może będą zadawały więcej obrażeń. Nie powiem nie. Nacięte bełty. Niknące światło. Nacięte bełty. Twoje bełty zadają poważniejsze rany. Bełty zawsze się łamią po trafieniu. Czyli nie odzyskam bełtu po trafieniu w przeciwnika. Nie wiem, czy to jest dobry. Nie wiem, czy to jest fajne. Runa 21 metrów niedaleko. Zwiedziliśmy sobie już pokój. Poprzednio, z tego co pamiętam, tutaj był Duke chyba. W razie przychadzał się, coś tam do siebie gadał. Robił jakieś różne dziwne rzeczy. Ostrze sprężynowe odzyskamy sobie. Byśmy na nikogo tutaj nie wyleźli. Kibelek. Dla mnie bomba. Zobaczymy, co tu jest. Dwóch strażników. Dwóch strażników i jeszcze mechaniczny żołnierz Jindosza. Nic złego. Może w ogóle nic. Moim zdaniem to fałszywy, ale... A tutaj Duke łazi. O! Nie no, bomba. Wiecie co? Zrobimy sobie... Ile mamy mikstur Ademeyer? Mamy ich trochę. Spróbuję zrobić trochę zamieszania. Zamówić kilku mechanicznych żołnierzy Jindosza. Kurczę, nie widziałem tego, co się stało, no. Załadowaliśmy Duke'a. Mieliśmy porozmawiać jeszcze z dublerem, ale się już nie udało. Nie szkodzi. Nie zmuszaj mnie do wyszukania całego terenu, nie mam na to czasu. Wszyscy wylecieli w powietrze. I tak oto żeśmy pozbyli się Duke'a. Kurczę, a ja tego nie widziałem, no. Mogliśmy jeszcze przeprogramować tego żołnierza. Ciekawe, kto to był. A, wiecie co? Czekajcie, gdzie ja mam? Tu jest autozapis Wielki Pałac. Tutaj mam też autozapis Wielkiego Pałacu. Spróbujmy jeszcze tak. Ciekawe, co będzie, jak tego żołnierza przeprogramujemy, bo to może być ciekawe. To my jesteśmy. Tutaj żeśmy sobie to zabrali. Dobrze byłoby chyba jeszcze spotkać się z dublerem Duke'a, zanim zabijemy tutaj Duke'a Luca Abel. Gdzie jest ten dubler? Z tego co pamiętam, ten dubler był na górze. Jest. Na różne fajne sposoby można Duke'a wykończyć. Pewnie, że są pełni napięcia. Tutaj chyba Duke będzie. Przynajmniej jego sobowtór. Tak mi się wydaje. Czasami człowiek potrzebuje chwili tylko dla siebie, znego cienia. Ciążą mi obowiązki. Tu jest chyba Duke. Coś się tam chyba ruszyło. Aż skubaniec. Trzeba go będzie załatwić. Idzie sobie. Spróbujemy go opętać.
nie wejdę mu tak do głowy niestety. I zawsze każą to przybrać na wadze, żebym na tak szybciutko. Już. Kogo tutaj nie ma, no? Już. Podstawiliśmy sobie strażnika i chyba już bezpiecznie będziemy mogli porozmawiać z tym sobowtórem. Zobaczymy, jaki będzie plan. Zrobię sobie tutaj zapis, bo jestem ciekaw innego, zupełnie innego rozwiązania podczas tej rozgrywki. Już wiem, że tego Duke'a można zabić, ale wtedy nie mamy możliwości porozmawiać z sobowtórem. To jest sobowtór Duke'a. Przypisuję sobie autorstwo moich obrazów i nabija się z kumplami z Bohomazów, które namalowałem. Bydle. Pogadajmy z nim. Tak bez ukłonu? Ucałowania mojej dłoni? Pomylił ci się rodzaj odwiedzin. Tajemnicza sprawa. Naświetlmy ją więc. Kim jesteś i czego chcesz? Luke Abel, zapłać za swe zbrodnie. Myślę, że jesteś tym dublerem Duke'a. Jesteś dublerem Duke'a, prawda? Przybywam, żeby się go pozbyć, ale może mi się przydać twoja pomoc. Zechcesz wysłuchać, co mam do powiedzenia? No dobrze, czyli wszystko wiesz, ale jeśli nie przybywasz, by zamordować Duke'a, to czego właściwie chcesz? Bez cienia wątpliwości byłbyś o wiele bardziej adekwatnym Duke'iem od Abel. Gdybym chciał go obalić, nie podrzynając mu gardła, to myślisz, że zdołałbyś go przekonująco zastąpić przed obywatelami? Brawurowy plan i przyznam, że krążył mi już po głowie. Gdyby ludzie uwierzyli, że to ja jestem Luke'ą Abel, a on tylko polityczną kukłą, moglibyśmy go osadzić w domu dla szaleńców. Wystarczyłoby przekonać wszystkich, że dubler w końcu postradał zmysły i uwierzył, że jest Duke'iem. Całymi latami dopracowywałem swoją postać, ale jest jeden haczyk. Potrzebuję jego medalionu. Nawet jeśli będę dość przekonujący, co powinno być proste, jego oficerowie ze straży zażądają medalionu jako dowodu. Luke nigdy się z nim nie rozstaje. No dobrze, to nie powinno długo zająć. Po wszystkim opuszczę miasto, a niedługo potem przyślę z Dunwall instrukcję. Pamiętaj tylko, że będę oczekiwał z twojej strony wzorowej kooperacji i elastyczności. Nadal mamy czas, by odciągnąć Serkonos od krawędzi przepaści. Możemy naprawić wszystko, co zdołał zniszczyć Duke Abel. Jestem za, ale mam zamiar skierować Serkonos w stronę, którą będę uważał za właściwą dla obywateli. Nie chcę robić za pacynkę twojego cesarstwa. Jeśli na to przystajesz, ogłusz jakoś Duke'a i zaciągnij go do jego komnat. Resztę wezmę na siebie. Dobra, moi drodzy. Skończyła się twoja sielanka, kukło. Zamordowaliśmy dublera. Sprawa załatwiona. Tak jak mówię, grając poprzednio podmieniłem jednego Duke'a na drugiego. Tylko gdzie mi teraz ten Duke lezie? On się gdzieś tutaj przemieszcza, skubaniec. Mam nadzieję, że do mnie nie idzie, tylko gdzieś tam sobie pod spodem łazi. Bo będę chciał go załatwić. Zjemy sobie banana przed tą podróżą. Jeszcze zobaczymy, co tutaj jest do opędzlowania w ogóle. Szklanka whisky, jakieś drogie trunki. Co? Co się dzieje? Co jest? Kto mnie zauważył? Ogłupieli, czy jak? Nie wiem, kto mnie tutaj mógł zauważyć. Może ktoś tam na dachu był. Tutaj chyba nie ma niczego oprócz soli do kąpieli. Bierzemy trochę kasy. Pewnie przyda. O, mikstura zdrowia, ale jestem na pełno. Teraz zejdziemy na dół i spróbujemy zabić Duke'a. Pozbyć się Duke'a. Tylko gdzie ta Duke'a jest? Tutaj jest Duke'a. Z tamtej strony. A to popróbujemy naszego szczęścia. Tutaj będzie wejście. Gdzieś tutaj po tej stronie chyba, tak? Dobrze pamiętam. Chyba dobrze pamiętam. Tutaj sobie Duke Luke Abel łazi.
Zapiszmy G i spróbujemy go załatwić. Mam taki plan, wiecie. Użyjemy sobie zakrzywienia czasu. Oczywiście Duke musiał sobie zamówić kilku mechanicznych żołnierzy Jindosha. Spróbujemy przeprogramować tych żołnierzy i będę sobie chciał zająć tutaj takie dobre miejsce, żeby sobie obejrzeć, co się będzie działo. No nie! Teraz zobaczymy, co ten przeprogramowany żołnierz Jindosha zrobił. Ej, ale nie strzelajcie do mnie! No nie! Miałeś ich atakować! Żołnierzu Jindosha, miałeś ich atakować! Kurczę! Nie o to mi chodziło. Jeszcze raz spróbujmy. Myślałem, że przeprogramowanie tego żołnierza Jindosha coś zmieni. A może nie tutaj go trzeba przeprogramować? Jaka szkoda, no. Spróbujmy jeszcze raz. Chciałbym poszukać jakiegoś innego sposobu na wykończenie Duke'a. Oczywiście Duke musiał sobie zamówić kilku mechanicznych żołnierzy Jindosha. Przeprogramowaliśmy go już? Chyba tak. Wejdziemy sobie pod biurko i zobaczymy, co się będzie działo. Człowiek potrzebuje chwili. Tamci mnie widzą teraz. No kurczę pieczona. Jeszcze raz. Takie to, jakieś to niefajne. Miałem wrażenie, że... Ale czekajcie, może to przeprogramowanie to jest do alarmu, a nie do żołnierza Jindosha, co? Zaraz zobaczymy. Duke musiał sobie zamówić kilku mechanicznych żołnierzy Jindosha. Jak ja mogę ich przeprogramować, no? A, słuchajcie, tu jest obwód przeprogramowujący. Właśnie. Czy to był autozapis? Tu jest mój zapis. Obwód przeprogramowujący znajduje się, słuchajcie, na boku żołnierza, więc tutaj spróbujemy się do niego dostać. Wcześniej jakoś tego nie robiłem, więc... Oczywiście Duke musiał sobie zamówić kilku mechanicznych żołnierzy Jindosha. Dobra, słuchajcie, Duke jest już chyba przeprogramowany. A my sobie popatrzymy, co się będzie działo. Aha! Czekajcie, całkiem nieźle się dzieje. Ładnie sobie można popatrzeć. Ciekawe, czy zabije tych dwóch oficerów. No i co? Teraz się weźmie za Duke'a? Słuchajcie, jak dobre ginie, jakiś popcorn. No nie, weź Duke'a zabij, kurczę. Ale numer. Duke przeżył, skubany. No to trzeba będzie spróbować jeszcze raz. Zrobimy wielkie wysadzanie. Jeszcze mamy chyba jeden żeb granat. Ale czego mi się żeb granat nie chce wybrać? No dobra, zmyjemy się stąd i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciekawy, kto to był. Granaty poleciały. Uhuhu. Poważna sprawa. Zabiliśmy ich. Niech mnie ściśnie! No, zaraz cię ściśnie. Dobrze. Pięknie. Pięknie, słuchajcie. To jest takie miejsce u tych żołnierzy. Wiecie co, jak to nie... Kto się strzeli, to ich od razu szlak trafia. Tak a propos. No to powiem wam, że zrobiliśmy całkiem, żeśmy zrobili. Ale że kto, że gdzie, że jak? Ktoś mnie zauważył, tak? To musi być klucz do skarbca Duke'a. No pewnie, że jest klucz do skarbca Duke'a. Możemy sobie pójść już do skarbca Duke'a. Ach... Tu jest jeszcze kilka rzeczy do obejrzenia, może do zebrania nawet. Zaraz pójdziemy sobie do skarbca Duke'a w takim razie.
Namój do pistoletu, moneta, coś do poczytania chyba. Chyba nie bardzo. Jakoś tak nie był przy kasie, ale na biurku wiele nie miał. No to jakiś taki inny sposób, żeśmy znaleźli na pokonanie Duke'a Luki Abel. Gdzie jest teraz na 35 metrów. Myślisz, że jesteś cicho? Myślę, że jestem cicho. Myślę, że jestem cicho, naprawdę. Nie wiem, czasem są takie dziwne momenty, kiedy jestem zauważony przez strażników. Nie wiem dlaczego. Może rzeczywiście gdzieś byli za oknem i to ja ich nie zauważyłem i rzeczywiście mają rację. Słuchajcie, zejdziemy sobie na dół do skarbca, bo chyba jakoś tędy do tego skarbca się można dostać. Tu jest jeszcze jedna runa. Tak, pójdziemy sobie też po tą runę, zbierzemy ją, dlaczego by nie. W ogóle ten pałac jest taką ciekawą lokalizacją. Tu się dużo dzieje, jest jakieś przyjęcie. Pamiętam, że kiedyś znalazłem jakieś dziewczyny, które sobie ucztowały na jakimś łożu. Trochę chleba? Macie ochotę na trochę chleba? Nie, ale ja sobie przygryzę jakieś gruszki czy inne. No, jesteśmy już w skarbiec Duke'a. W skarbcu. Tutaj chyba będziemy mieli jeszcze słuchajcie, strażnika jakiegoś, który będzie łaził. O tak. Ale to sobie z nim poradzimy dość szybko. O, widzicie, znowu to się blokuje jakoś. Co to się podziało, co? Nie wiem, jeszcze w takiej walce jeszcze z nimi nie uczestniczyłem. O, to chyba go już załatwimy. Tak po prostu powinien sobie teraz... Oj! To właśnie stworzyła Ashworth, żeby przechować duszę Delilah. Trzeba go trafić w tą łapę. Tak by było najlepiej, jak mu tą łapę odstrzelimy. Odbił jak wiedźmin, no. Jak mu tą łapę odstrzelimy, to już będzie po nim. Albo trzeba go trafić w to miejsce, gdzie ma z tyłu baterię, albo trzeba mu odciąć cztery kończyny. Tabliczka. To tak na pamiątkę, żebyśmy wiedzieli, kogo żeśmy pokonali. Zobaczymy, czy coś tutaj znajdziemy jeszcze. Ale złota chłopak miał, no. Stare blizny dokuczają, czyż nie, Luko? Nie wiem, o co chodziło. Nie wiem, do czego był ten komentarz. Dobra, słuchajcie. Pochwyćmy duszę Delilah po to, żeśmy tutaj w końcu przybyli. Wypuść mnie z tego martwego naczynia. Uwolnij od tego zatrutego świata i uwieźć duchę Delilah. Nie pozwolę ci odejść. Znajdę jakiś inny sposób. Nie. Nie chcę dłużej patrzeć na to, co stało się z tym światem. Ciebie również zmienił. Zrobiłem, co musiałem, żeby ocalić cesarstwo i zapewnić Emily bezpieczeństwo. Snuliśmy tak piękne marzenia. Jednak teraz nie obchodzi mnie twój dalszy los. Ocal moją córkę i uwolnij mnie w nicość. Słuchajcie, to są chyba konsekwencje naszego postępowania, tego, że wyrzynamy wszystkich. A więc to tyle. Teraz czas zwrócić duszę Delilah. Czyżby serce mojej przyrodniej siostry? Pozostało jedynie ciało. Dobra. Może tylko duch Delilah utrzymywał to w jednym kawałku? Może, a może nie. Różnie bywa. Zobaczymy, czy damy radę dostać się tam na górę. Podamy, zobaczymy, czy... Halo? Jest tam kto?
Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu, nie mam na to czasu! Czy oni pogłupieli? Kto tutaj mnie mógł widzieć, co? Już nie było żadnego strażnika. No, patrzcie, było wejście na górę, a ja się teleportowałem. Dźwięk rejestracji wykrycia. Oj tam. Słuchajcie, tędy chyba... Oj. Tak na głupa trochę to zrobiłem. O. Wciąż czekamy. Przy okazji doładujemy drugą cewkę. To sobie doładujcie. Kogo my tutaj spotkamy, co? O! A może by tak... Zwiększanie temperatury zbiornika stratu. Jezu, jak ja to uwielbiam robić, wiecie? Naprawdę. I popatrzeć sobie z daleka, co to się będzie działo. Chyba go trafimy, tak mi się wydaje. Dups. Uhuhu. Nie cały został załatwiony. Oj, Jezu, zobaczył mnie. No nie. Szajsa. Komunikat dotyczący protokołu. Dobra, Sumowino. Dobra, już po nim. Maszyna potrzebuje miejsca. Oj, ta maszyna potrzebuje miejsca. Dobra. Wiecie co? Dziękuję. Nie strzelaj do mnie, bo ci ten garnek z głowy zdejmę. Już. Trochę żeśmy zrobili z natarcia. Znowu nie będziemy mieli pełnego skradania się. No ale... Nie mam nastroju na zabawy! Pokaż się! O ty skubańcu małym. Co? Nie zwróciłem uwagi na pasek zdrowia. Wow. Tak się dać załatwić, no. Ciekawe, po czym będziemy mieli zapis. Ale tak jak mówię, tym razem grając w Dishonored staram się przechodzić sobie tak powoli. Trzymaj, przyjacielu, trzymaj, fajnie było. Mam nadzieję, że ci się podobało. Nie zbliżaj się! Aj, zaraz sobie z tobą też poradzimy. Chłopeczka, raz. Jeszcze? Nie, tutaj ją zostawimy. O, nawet dwóch żeśmy zdjęli. To fajnie. Nie będę mówił, że to nie było przyjemne. Odblokowane osiągnięcie, kolekcjonuj mechaniki. Tego osiągnięcia jeszcze nie miałem, grając w Dishonored. Pozostaje mi jeszcze wyzbierać runy. Dobrze by było, gdyby nam się wszystkie udało. Tu jest jeden gagatek. Gdyby tylko stary Duke to widział. Oj tam, już nie przesadzaj. Skoro nie słuchasz... Tak, nie słucham, to się zgadza. Nie lubię słuchać. Nie będziesz mi mówił, co mamy robić. U. Tutaj mamy jeszcze strażników. Pięknie. Och, jak oni się tutaj brzydko zabawiali. Co my tutaj mamy? Mamy granat usypiający, mamy... Ile mamy? 7 mamy. A, zróbmy sobie zatrzymanie czasu. Po prostu ich wymordujemy. Ktoś tu jeszcze jest? Tak, jedna sobie jeszcze. Dziunia spała. Bardzo nieładnie się tutaj zabawiali. Idziemy dalej. Jesteśmy w pobliżu runy, chyba tędy się będziemy mogli do niej dostać. Szczekanie psa albo coś. Oczywiście, że wszyscy są pełni napięcia.
O. A słuchajcie, już sobie przypominam, tutaj będziemy musieli mieć kod do tego sejfu, a ten kod, powiem wam szczerze, już nie pamiętam jaki był, ale wiem gdzie go zdobyć. To jest kod, który możemy zdobyć w komnacie, w komnatach Duke'a. On tam powinien gdzieś mieć na biurku taką kartkę z informacją o tym, bo to jest w ogóle, słuchajcie, safe, w którym są przechowywane pieniądze na wypłaty dla strażników. A tak w ogóle to powiem wam, że chciałem tutaj zapłynąć, dopłynąć sobie. Będziemy musieli przejść do komnat Duke'a jeszcze raz, tędy chyba będzie najbliżej. No jakoś zupełnie o tym zapomniałem, żeby tam u Duke'a przeczytać. Znaczy tak, bo to jest safe, w którym trzymają, bo to o tym zacząłem wam w ogóle mówić. To jest safe, w którym trzymają wypłaty dla strażników. Nikt tam nie było. To tylko ja biegam. Nie będę cię zmuszał. Zobacz, tak szybko biegam, że już mnie nie ma tam, gdzie byłem. Czy to jest to miejsce? Jessamine miała taką. Wieczorami zasiadała, żeby na niej pograć. Chyba to tutaj było, tak. Zaraz zobaczymy, czy... Tutaj jest chyba safe, tak. 102. Wczoraj wieczorem ekskortowałem właściciela sklepu z sejfami. Nie są na ten pałacu i do kosza najwyższej straży. Kręcił się w pobliżu sejfu w biurze naszego kapitana. W tej chwili szyf ustawiony jest na 102. Tak, teraz możemy pójść i sobie... Tędy. Damy radę przejść tędy? Wybić szybę jakoś? Nie, kurczę, pieczone, nie damy, no. Nie wejdziemy tędy, niestety. Zastanawiam się, czy jest tutaj jakieś inne lepsiejsze wyjście. Może tędy? O, patrzcie, tak jakby. Tu jest to, tu sobie możemy zeskoczyć. Nie pokażę się, nie ma co miary. 102. Safe z pieniędzmi na wypłatę dla strażników. I to sobie go, słuchajcie, pędzlujemy. 102. Poszło. Jest. 75-75. Dużo to oni nie zarabiali, ale runa mnie. Słuchajcie, runa mnie cieszy. Co ja serducha nie mam? Nie, powinien. A, muszę sobie od nowa serducho przypisać. Dobra. Czy mam tutaj jeszcze jakieś runy do zdobycia? Mam jeszcze do zdobycia jeden amulet. Kościany amulet 35 metrów. Tutaj w pobliżu mam jeszcze jeden kościany amulet. Spróbujemy. Tylko żebyśmy na nic głupiego nie trafili. Cała rodzina zabita przez rój. Zdeformowana. Wokół gniazda krwiozów. Otworność. Ciach. Tu się będzie dobrze chyba wedrzeć do tej sali i wymordować ich wszystkich, łącznie ze służącymi. Ale sobie można nas zabijać, no. Jeszcze zobaczę, czy tutaj kogoś złapiemy. Nie, niestety nie. Mało co nie wpadłem pod ten panel, zrobię zapis, tylko chyba teraz na razie nie mogę. Ciekawe, czy tutaj w ogóle tego Duke'a można było załatwić. Gdzie tutaj jest... Tak, tutaj jest amulet, więc spróbujemy się tam dostać. Mam nadzieję, że to nie uruchomi tego pylonu, właściwie nie panelu, tylko pylonu. Jest. Kościany amulet. Głęboka mogiła. Zobaczymy. Głęboka mogiła.
Nie widzę jej. Może gdzieś się przewinęła, tylko nie zauważyłam. O, jest, głęboka mogiła. Niewielka szansa, że Brytan cmentarny zginie po pojawieniu się. Aha. No to, że nie jest to coś, na co chciałbym stawiać w rozgrywce. Słuchajcie, został nam jeszcze jeden amulet. 59 metrów. To chodźmy do niego. O, Duke Luca Abel niesiony w lektyce. Pięknie to, wspaniale to wygląda. Naprawdę fajnie to wygląda. No to chodźmy. Idziemy sobie po drugi z amuletów. Ciekawe, czy tutaj tak na... Ło! Kłycze pieczone. Recepcja i sala obiadowa. Jesus Christ. Słyszę jakiś odgłos. Żaden odgłos tam słyszysz. Od razu mnie zobaczyli i się zdenerwowali. Ciekawe, co będzie, jak już oczyścimy i przyjdziemy. Nie mam nastroju na zabawy, pokaż się. Nie wolno ci tu przebywać. Ja to niby dokąd cię wybierasz. Oni spali. Hej. No, kartonami będą we mnie rzucać. No, szlak by ich po prostu trafił, no. Co uciekać? No. Zapomniałem, że oni śpią. Chodźcie się tędy, wymiksujemy. Gdzieś była mikstura Dermayer jeszcze. O, ostrze sprężynowe to mogę zabrać. Mikstura Dermayer mi się zmieści. Pistolety miejsca nie mam. A, jakaś notatka. Granaty, tego zawsze brakowało. Bełty również. Strzałka usypiająca. Poprzednio grałem i nie zauważyłem, że to jest cały taki stojak różnych różności. Co tutaj jest? Klucz elektryczny, to się przyda. Niewątpliwie. Jakoś od góry będę musiał chyba zaszturmować tamtą lokalizację. To spróbujemy. Dokąd ty? Czekaj! Rzeźnia. Jeszcze zanim zginęła, to sprzedaliśmy jej buta, no. Tutaj sobie spędzają czas na bilkach. Zobaczymy, co tutaj. O! Co to było? Haha, jajeczko. Co to było? Rozejrzę. Tu nie ma? Zwinęliśmy wielorybią kość. No tak, ładowałem zapis, więc. Ciekawe, kto to był. Ładowałem zapis, więc niestety, ale. Jak się tam dostać do tej sali, no? O Jezu, nogi sobie połamałem, no. Co za głąb. Kto to? Nikto. A, tu jest pani kapitan. Wiecie co, jak tu jest pani kapitan, to my sobie zrobimy tak. Śmierć. Teraz wszystko idzie w cholerę. Znajdziemy sobie jakieś schody. Tylko, żebym ja się tutaj zawczasu... za szybko nie pojawił. Ktoś na naszych leży! Zamaskowanego co? Modercę, ktoś tam leży! Moim zdaniem to fałszywy alarm. Nikt tam nie leży. Spokojnie, żołądku. Niedługo wrzucę w ciebie. Oj, zaraz się tutaj panienki pozbędziemy. Dziwne czasy. Halo? Jest tam co? Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie mam na to musimy czasu. Musimy coś znaleźć! Cokolwiek! Nie rozpraszać się! Miejcie oczy szeroko otwarte! Trzeba było posłuchać mamy i zająć się fryzjerstwem. No dobra, zobaczmy. Co to było? Jakoś tak może uda mi się przemknąć tutaj. Ostrzeżenie. Dzień sądu jest już bliski. Nie psuj zabawy. Ludzie dostają w życiu to, na co zasługują. Wystarczyłaby mi najmniejsza atrakcja. O, tutaj się zapowiada kolorowo.
miało być chyba troszeczkę inne morderstwo. To już i tak... Już pokaż się! Wszyscy na ciebie czekamy! Nic. Ojej. Szukać wszędzie! Spróbuję ich tutaj jak najwięcej wymordować. Może się da. Zaraz mi się szczęście skończy. Uhuhu. Chyba teraz resztę arystokratów. Oj. No i psa od tyłu. Słuchajcie, zrobiliśmy to na pieska. Złoczyńca może być wszędzie. Bądźcie ostrożni, chłopcy. Staramy się. Też staram się być ostrożny. A wskoczę sobie na stół, dlaczego by nie? Stójka daje maję. Ale tutaj towaru nastawiane, no coś się za Wigilia trafiła. Zaszeleję sobie. A co, nie stać mnie? Stać mnie. Słuchajcie, to gdzie jest ten amulet, którego szukam? 27 metrów, tutaj, lecimy. Hipopotam, kto tam? Hipopotam. Już koniec tej zabawy. Huragan. To jest chyba związane z walką mieczem. Zaraz zobaczymy. Huragan. Ataki mieczem są nieco szybsze. Nie jest coś, czego ja potrzebuję. Dziewczyny się już tutaj zabawiać nie będą. Tym bardziej, że jedna z nich tutaj już niestety, ale nie żyje. Słyszę jakiś odgłos. Dobrze, że słyszysz odgłos. Słuchajcie, my musimy się koniec końców ewakuować z posiadłości Duke'a, więc powinniśmy mieć jakoś tak chyba niedaleko. Winowajca wciąż musi być niedaleko. Nie mogę nic dla ciebie zrobić. Ciekawe, czy możemy ją tak kopnąć, nie? Nie. Biedactwo, ty małe. Chodźcie, ewakuujemy się już z posiadłości Duke'a, wsiadamy na łódź, zobaczymy jak rozwinie się fabuła. Myślisz, że jesteś cicho? Nie. Wcale nie myślę, że jestem cicho. Tu chyba zaraz nam Megan przypłynie. To załatwi sprawę. Ale co załatwi sprawę? Już? Megan Foster się jakoś ruszy tutaj, czy nie? Hej. Co ja mam zrobić jeszcze, żeby Megan Foster przypłynęła? Spotkaj się z Megan Foster. No staram się spotkać z Megan Foster, ale... A, czekajcie, tutaj zawraca. Tu jest. Patrzę jak głupi na ten znacznik, nie zauważyłem, że ona tutaj próbuje płynąć. Tylko co, ja mam do niej dopłynąć? No dobra, no to chlups. Jedziemy. Oby się nie zawiesiło. A, to ona tutaj miała przybić. Dobra, jedziemy, Megan. To koniec? Już? Karnaka upadła? Duke zginął. Niech żyje cokolwiek po nim nastąpi. Niech żyje cokolwiek po nim nastąpi. Wracamy na groźną wręgę i bierzemy kurs na Dunwall. Najwyraźniej, żeby w jakiś sposób pomóc Emily i przywrócić ją na tron. Gotowe? Ja już mogę ruszać. Niech nie zabierze na statek. Zobaczymy, co czeka nas na groźnej wręce. Wielki pałac. Misja ukończona. Zabójczość. Zabici cywile. Skradanie się. Znowu zrobiliśmy w kierunku natarcia. No ale nie jest tak źle. Runy 3 na 5 tylko ją zdobyłem. Szlak. Słuchajcie, kapliczkę od Mieńca pominąłem. Pominąłem kapliczkę od Mieńca. Ależ pech, no. Ależ pech, niestety nie zdobyłem kapliczki od Mieńca. Dwie runy przepadły. No trudno. Gdzież ja tą kapliczkę od Mieńca pominąłem? Czy to było przed Wielkim Pałacem, czy też to było w samym Wielkim Pałacu? Tak rozpoczął się najgorszy dzień mojego życia.
od zmierzającego do Downwall Tower i planującego mord człowieka w masce. Lord Regent i Daud zabili Jessamine, niszcząc zarazem siebie. A teraz wszystko się powtarza. Znów ginie cesarzowa. Kończy się kolejna opowieść. Jak odmieni to mnie? Delilah nie podda się bez walki. Wymanewrowała mnie tak, że nawet się nie zorientowałem. Ale zanim zostałem cesarskim obrońcą, byłem korwo. Zanim chwyciłem miecz, walczyłem patykami i tłuczonym szkłem, tym, co było pod ręką. Nie wiem, jaki wielki plan przedsięwzięłaś, Delilah, ale przybywam, żeby posłać cię do piachu. No i tak spróbujemy tą babę wykończyć. Słuchajcie, budzimy się na groźnej wędze. Strasznie spaliłem z tą kapliczką od mińca. Ja nie zauważyłem, że tam jest jeszcze gdzieś kapliczka od mińca, no. Kurczę, pieczone. Myślałem, że wszystkie runy uda mi się zebrać. No nic, trudno. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie po groźnej wędze udamy się w kolejną misję. Ja was na niego serdecznie zapraszam. Strasznie żałuję tych dwóch rund. No ale cóż, tak czasem bywa. Przeszliśmy wielki pałac, zabijając i Duke'a, i jego dublera. Ciekawe, jak to wpłynie na zakończenie. Zobaczymy, gramy na takie możliwie najgorsze zakończenie, więc cóż, przynajmniej się dobrze bawimy. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej.